jeśli umrzeć mam za ciebie, jeśli sztandar zwinąć mam. Na każdego przecież przyjdzie kiedyś pora. Srebrny orzeł z mojej czapki, na urwiskach w sercu Tatr znajdzie gniazdo. W 2010 roku pan prezydent, pan profesor Lech Kaczyński z panem profesorem Januszem Kurtyką wyszli z ustawą odnośnie upamiętnienia żołnierzy wyklętych. Szanowni Państwo, 65 lat żeśmy na to czekali, żeby pan profesor Lech Kaczyński ustanowił to święto, żebyśmy dzisiaj mogli z perspektywy tych lat dziękować tym żołnierzom, którzy walczyli o wolną, niepodległą ojczyznę. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta Koła, ci młodzi żołnierze oddawali śmierć, oddawali życie, przepraszam, za to, żebyśmy my mogli w tej wolnej, niepodległej ojczyźnie żyć. Szanowni Państwo, żeby nie oni, na pewno byśmy tutaj dzisiaj nie stali, na pewno byśmy dzisiaj nie palili tych zniczy. Ta zaraza komunistyczna, która została wprowadzona do Polski w 1945 roku na bagnetach przez Armię Radziecką, szanowni Państwo, ona by funkcjonowała do dnia dzisiejszego. Żołnierze wyklęci dali impuls polskiemu społeczeństwu, polskiej młodzieży, polskiemu narodowi do tego, żeby walczyć o tą wolną, niepodległą ojczyznę. Szanowni Państwo, dziś powinniście być dumni z tego, że ci młodzi, starsi oddawali za nas życie.